Obecnie znajdujemy się w Jamnie i w Jamnie przeżywamy Dzień Dziękczynienia. To znaczy próbujemy nauczyć ludzi, że dziękowanie to jest to ostatnie ogniwo do bycia szczęśliwym. Ludzie dzisiaj mają wszystko do szczęścia i są nieszczęśliwi. Nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo, po prostu od takim wychodzi. Są nieszczęśliwi. Często mają na przykład 50 powodów do bycia szczęśliwymi, a jeden do bycia nieszczęśliwym i tak są nieszczęśliwi. Jakby ten jeden powód do bycia nieszczęśliwym jest silniejszy od 50 do bycia szczęśliwym. No i my staramy się nauczyć ludzi, żeby widzieli to, co mają. Bo to jest podstawa do tego, żeby człowiek był szczęśliwy. No i tak sobie tutaj biesiadujemy, też przy okazji zbieramy ofiary na nasze witraże do kościoła parafialnego na osiedlu Unii Europejskiej. Atrakcji jest mnóstwo. Tutaj od godziny 16 rozpoczną się koncerty, szanty. Są też wielkie atrakcje, atrakcyjne pokarmy przygotowane przez naszych parafian. Jest tutaj mnóstwo wszystkiego. Dziczyzna, mięsa, karkówki, ciasta, pierogi, placki ziemniaczane. Mnóstwo wszystkiego. No oczywiście jest też zagospodarowane, są dzieci, mają swój plac zabaw, szaleją tam pod opieką najróżniejszych opiekunów. My potrzebujemy chyba takich spotkań. W ogóle wszyscy się odsunęliśmy od siebie za bardzo. No i ludzie po prostu, tak mi się wydaje przynajmniej, ja już jestem człowiekiem, który ma swoje lata i widzę i pamiętam dawne czasy, kiedy my spędzaliśmy mnóstwo czasu ze sobą. Człowiek człowieka potrzebował, a dzisiaj jakby wydaje się człowiekowi, że niepotrzebny mu jest drugi człowiek. To znaczy później się okaże, że jest potrzebny, tylko że to musi przyjść doświadczenie. Doświadczenie choroby, doświadczenie starości, samotności, rozpadu rodziny, nieszczęścia jakiegoś. I nagle okazuje się, że samemu sobie nie poradzimy. To moje pokolenie wiedziało, że jest potrzebny drugi człowiek. A dzisiaj no to widać jest też, że ludzie często w komórkach, często sami, z wirtualnym światem. Próbujemy to odkręcić przynajmniej u tych, którzy chcą.